Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że prawdziwa sztuka uwodzenia nie polega na gonieniu za kimś, lecz na tym, by to ciebie pożądano? Może próbowałeś już wszystkiego: zmieniać swój wygląd, stosować porady na temat podrywu, a nawet nalegać na podejścia, które nie przynosiły efektów. Prawda jest taka, że im bardziej gonisz, tym dalej jesteś od swojego celu. Dlaczego? Bo wpojono ci, że jeśli wystarczająco się postarasz, świat cię wynagrodzi, ale to tylko złudzenie. Ból widzenia innych mężczyzn osiągających to, o czym tak bardzo marzysz, podczas gdy sam stoisz na uboczu, jest prawdziwy. Problem jednak nie leży w tobie, lecz w strategii, którą stosujesz. Uwodzenie nie polega na naleganiu, lecz na tym, by sprawić, że ona uwierzy, iż to ona kontroluje sytuację. A w tym filmie pokażę ci 10 sekretów, które całkowicie zmienią zasady gry, bez jej świadomości, że to ty jesteś tym, który ma kontrolę. Nawet jeśli wydaje ci się, że próbowałeś już wszystkiego, to, co ci teraz ujawnię, otworzy ci oczy na zupełnie nowy sposób działania. Nauczysz się, jak sprawić, by ona myślała, że to ona cię zdobyła, i co najlepsze, w tak naturalny sposób, że nigdy się tego nie domyśli. Zostań ze mną do końca i odkryj, jak w końcu możesz przejąć kontrolę nad grą o przyciąganie. Moc jest w Twoich rękach, a rozwiązanie, którego tak długo szukałeś, jest na wyciągnięcie ręki. Twórz tajemnicę, nie sprawiając wrażenia obojętności. Tajemnica zawsze była jedną z najpotężniejszych broni w uwodzeniu. Kluczem jest jednak umiejętne dozowanie, tak abyś pozostał intrygujący, nie sprawiając wrażenia zdystansowanego czy zimnego. Bycie tajemniczym oznacza stworzenie aury ciekawości wokół siebie, gdzie ona czuje, że nigdy nie zna Cię do końca, co zachęca ją do chęci poznania Cię bliżej. Nadmiar tajemniczości może jednak sprawić, że staniesz się niedostępny, co może prowadzić do oddalenia się. Trzeba znaleźć subtelny balans między okazywaniem zainteresowania, a pozostawieniem niektórych części swojego życia jako zagadki. Pierwsza technika polega na selektywnym udzielaniu odpowiedzi. Kiedy zapyta cię o coś, odpowiadaj w sposób dwuznaczny, zawsze zostawiając miejsce na interpretacje i domysły. Zamiast opowiadać wszystko od razu, sugeruj więcej niż mówisz. Tworzy to napięcie w rozmowie, a ona po zakończeniu interakcji będzie myślała o tobie, próbując rozszyfrować twoje słowa. To wzbudza w niej pragnienie, by dowiedzieć się więcej, a to pierwszy krok do tego, by zaczęła się emocjonalnie angażować. Innym sposobem na tworzenie tajemnicy, bez sprawiania wrażenia obojętności, jest bycie nieprzewidywalnym. Spraw, by nigdy nie wiedziała czego się po tobie spodziewać. Wyślij wiadomość lub komplement, kiedy się tego nie spodziewa, lub zrób coś nietypowego podczas spotkania. Ten element nieprzewidywalności utrzymuje emocje na wysokim poziomie i sprawia, że zaczyna cię kojarzyć z tymi zaskakującymi momentami. Będzie o tobie myśleć w najbardziej przypadkowych momentach dnia, a to stworzy silniejsze połączenie emocjonalne, niż gdybyś był przewidywalny. Na koniec okazuj zainteresowanie w sposób strategiczny. Nie chodzi o ignorowanie jej, ale o okazywanie swojego zainteresowania w przemyślany sposób. Ona musi zobaczyć, że jesteś dostępny, ale jednocześnie, że nie oddajesz się całkowicie. Zostaw miejsce na to, by ona musiała zdobyć twoją uwagę, co sprawia, że czuje, iż musi się bardziej zaangażować, aby zdobyć twoją akceptację. Ta psychologiczna gra tworzy potężną dynamikę, w której ona angażuje się, nie zdając sobie sprawy, że to ty kontrolujesz sytuację. Jeśli myślisz, że to wystarczy, by ją zaintrygować, Kolejny krok wyniesie twoją kontrolę nad grą uwodzenia na jeszcze wyższy poziom, pokazując jak sprawić, by czuła, że to ona trzyma ster, podczas gdy to ty nadal kierujesz. Spraw by poczuła, że to ona kontroluje decyzję. Teraz, gdy opanowałeś tajemniczość, czas wprowadzić jeszcze bardziej angażujący element spraw, by uwierzyła, że to ona kontroluje podejmowanie decyzji, podczas gdy w rzeczywistości to ty sterujesz sytuacją. Kiedy kobieta czuje, że przejmuje inicjatywę, emocjonalnie angażuje się znacznie bardziej. Poczucie władzy i kontroli buduje zaufanie emocjonalne, co ułatwia zbliżenie się do niej. I to jest coś, co możesz wykorzystać na swoją korzyść. Pierwszy krok to bycie elastycznym, ale zawsze oferującym opcje. Zamiast sugerować bezpośrednio, co powinniście zrobić lub gdzie się udać, daj jej kilka wybranych przez Ciebie opcji. Na przykład Planując spotkanie, zaproponuj dwa lub trzy miejsca, które już wcześniej przemyślałeś, ale pozwól jej dokonać ostatecznego wyboru. To sprawia, że czuje, iż kontroluje sytuację, podczas gdy w rzeczywistości to ty kierujesz, ograniczając dostępne możliwości. Pozwalając jej decydować o drobnych szczegółach, tworzysz iluzję, że to ona podejmuje decyzję, choć wszystko zostało przez ciebie starannie zaplanowane. Uważaj jednak, by nie sprawiać wrażenia uległego. Kluczową sprawą jest okazanie elastyczności, ale bez utraty swojej silnej postawy. Nie ustępuj we wszystkim, czego chce, ale pokaż, że jesteś otwarty na wysłuchanie jej i wzięcie pod uwagę jej opinii. To tworzy dynamikę, w której ona czuje, że ma pewną władzę, ale jednocześnie widzi, że jesteś osobą z silną osobowością, która wie, czego chce. Ten balans jest kluczowy, aby czuła, że jest w związku z kimś wartościowym. Dodatkowo, potwierdzaj jej wybory. Zawsze, gdy dokona wyboru lub wyrazi opinię, pokaż, że ją doceniasz. Chwal jej decyzję, niezależnie od tego, czy chodzi o spotkanie, czy o jakikolwiek inny temat. To otworzy głębsze połączenie emocjonalne, ponieważ będzie czuła, że ją szanujesz i doceniasz jej wkład. To uczucie bycia wysłuchaną i docenianą jest potężne i sprawia, że czuje się komfortowo w Twoim towarzystwie. Jednak prawdziwa magia dzieje się wtedy, gdy ona myśli, że to ona kontroluje, podczas gdy to ty kierujesz każdym krokiem. Kontroluj tempo rozmowy. Kontrolowanie tempa rozmowy to umiejętność, która oddziela amatorów od prawdziwych mistrzów sztuki uwodzenia. Wiedza o tym, kiedy mówić, kiedy słuchać, a przede wszystkim kiedy robić przerwy, to technika niedoceniana, ale niesamowicie skuteczna. Celem tutaj jest stworzenie dynamicznej rozmowy, w której ona stale odczuwa potrzebę zdobywania twojej uwagi, słów i obecności. Po pierwsze, musisz nauczyć się, jak czekać z odpowiedzią. Nigdy nie dawaj wszystkiego od razu. Kiedy ona zadaje pytanie lub wysyła wiadomość, pozwól, aby napięcie wzrosło, zanim odpowiesz. Ta przerwa nie musi być długa, ale wystarczająca, aby zbudować delikatne napięcie. To psychologiczne opóźnienie sprawia, że twoja odpowiedź staje się bardziej wartościowa, ponieważ oczekiwanie zwiększa zainteresowanie. Ponadto zacznie się zastanawiać, co robisz, lub o czym myślisz, co już buduje emocjonalne połączenie bez wypowiedziania ani jednego słowa. Kolejnym kluczowym elementem jest strategiczne stosowanie pauz w trakcie rozmowy. Robienie przerw w połowie zdania lub na końcu myśli. Tworzy napięcie, które przyciąga jej pełną uwagę. Te pauzy dodają Twoim słowom głębi i sprawiają, że będzie dłużej myśleć nad tym, co powiedziałeś, tworząc aurę tajemniczości i powagi. Pauzy również pomagają podkreślić ważne punkty, sprawiając, że Twoje słowa stają się bardziej wpływowe. Ważne jest również wiedzieć, kiedy zmieniać temat. Nie pozwól, aby rozmowa zbyt długo tkwiła przy jednym wątku kiedy zauważysz, że temat zaczyna tracić na intensywności, zmień go na coś nieoczekiwanego. To dodaje dynamiki do interakcji i sprawia, że rozmowa jest zawsze świeża i interesująca. Ona zacznie kojarzyć tę świeżość z tobą, tworząc wrażenie, że spędzanie z tobą czasu to zawsze angażujące i nieprzewidywalne doświadczenie. Kontrolowanie tempa rozmowy oznacza również wiedzę, kiedy zakończyć interakcję. Nigdy nie pozwól, aby rozmowa umarła z powodu braku tematów. Zakończ rozmowę na szczytowym momencie, pozostawiając ją z uczuciem chcę więcej. To sprawi, że będzie o tobie myślała jeszcze długo po zakończeniu interakcji, a jej pragnienie kontynuowania rozmowy wzrośnie. W następnym kroku zbadamy, jak komplementy mogą stać się potężnym narzędziem do budowania głębokiego, emocjonalnego połączenia. Przygotuj się, aby odkryć sekret, który niewielu potrafi wykorzystać z prawdziwą wprawą. Komplementuj to, co niewidoczne, a nie to, co oczywiste. Komplementowanie to jedna z najbardziej niedocenianych technik uwodzenia, ale klucz tkwi w tym, aby robić to we właściwy sposób. Większość ludzi trzyma się przewidywalnych pochwał, takich jak wygląd czy ubiór, ale te komentarze, choć miłe, są ogólnikowe i szybko zapomniane. Prawdziwy efekt wywiera dopiero wtedy, gdy komplementujesz coś, co jest niewidoczne dla większości ludzi, coś, co zauważyłby tylko ktoś naprawdę uważny. Taki komplement tworzy znacznie głębsze połączenie emocjonalne, ponieważ pokazuje, że widzisz ją w sposób wyjątkowy, że zwracasz uwagę na szczegóły, które inni ignorują. Przykładem może być komplementowanie postaw, a nie tylko wyglądu fizycznego. Podczas gdy większość mężczyzn skupia się na mówieniu, jak piękna jest, ty możesz wyróżnić jej unikalną cechę, jak na przykład sposób, w jaki radzi sobie z trudnymi sytuacjami, lub sposób, w jaki wyraża się, gdy jest czymś podekscytowana. Wyobraź sobie, że mówisz: Podoba mi się, jak z taką spokojem i pewnością siebie rozwiązałaś ten problem. Tego typu komplement nie tylko ją zaskoczy, ale sprawi, że poczuje się zrozumiana na znacznie głębszym poziomie. Kolejnym ważnym aspektem jest dostrzeganie małych, często pomijanych szczegółów. Coś w stylu: Zauważyłem, jak lekko się uśmiechnęłaś, słuchając tej muzyki, jakbyś naprawdę czuła ten moment. To nie tylko pokazuje, że jesteś uważny, ale również tworzy poczucie intymności, jakbyś miał dostęp do jej strony, której inni nie widzą. I właśnie o to chodzi, by poczuła, że jesteś inny, że widzisz ją w sposób, w jaki nikt inny tego nie robi. Unikaj również oczywistych komplementów. Nie chodzi o to, że nie możesz powiedzieć, że wygląda pięknie, ale jeśli będziesz to robił zbyt często, te pochwały stracą swoją moc. Sekret polega na podkreślaniu głębszych aspektów, tych, których ona nawet się nie spodziewa, że ktoś zauważy. Kiedy komplementujesz w sposób nieoczekiwany, poczuje się doceniona na zupełnie innym poziomie, ponieważ zobaczy, że naprawdę zwracasz na nią uwagę jako na osobę, a nie tylko na jej powierzchowność. A oto dodatkowy trik. Przeplataj głębokie komplementy z strategicznymi momentami ciszy. Czasem wystarczy tylko spojrzenie lub lekki uśmiech, by przekazać, co myślisz. Ta kombinacja słów i mowy ciała tworzy aurę tajemniczości, która ją zaintryguje. Zacznie się zastanawiać, co jeszcze o niej myślisz, lub co jeszcze zauważyłeś, ale nie powiedziałeś. To właśnie wtedy zasiewasz ziarno ciekawości. Jednak jeśli uważasz, że głębokie komplementy są już potężne, następny krok pokaże ci, jak zrównoważyć to z zajętym, fascynującym życiem, które jeszcze bardziej ją zainteresuje. Pokaż, że jesteś zajęty, ale nie odległy. Bycie zajętym to jedna z najbardziej atrakcyjnych cech, jakie możesz zaprezentować. Kiedy kobieta dostrzega, że prowadzisz ciekawe, pełne aktywności życie, zaczyna postrzegać cię jako osobę wartościową z ambicjami, która nie jest dostępna na każde skinienie. Kluczem jest jednak znalezienie równowagi musisz być zajęty, ale nie sprawiać wrażenia niedostępnego. Jeśli staniesz się zbyt nieosiągalny, ona może szybko stracić zainteresowanie, ponieważ nikt nie chce inwestować w kogoś, kto wydaje się być poza zasięgiem. Sekretem osiągnięcia tej równowagi jest pokazanie, że masz napięty grafik, ale jesteś gotów zarezerwować dla niej czas to tworzy wrażenie ekskluzywności poczuje się wyjątkowa ponieważ jesteś gotów przeorganizować swoje obowiązki aby spędzić z nią czas przekazujesz w ten sposób wiadomość że chociaż masz wiele odpowiedzialności ona jest na tyle ważna że znajduje miejsce w twoim życiu to niezwykle pociągające ponieważ sprawia że będzie miała poczucie iż musi zasłużyć na twój czas skutecznym sposobem na osiągnięcie tego jest opowiadanie o swoich zajęciach w angażujący sposób kiedy wspominasz o swoich hobby, pracy czy projektach, nie musisz brzmieć arogancko, ale ważne jest, aby przekazać pasję do tego, co robisz. Kiedy mówisz z entuzjazmem o czymś, co lubisz, naturalnie przyciągasz ją swoją pozytywną energią. Będzie chciała być częścią tego twojego aktywnego i interesującego życia. A co najlepsze? Dostrzeże w tobie osobę, która ma cel, co jest niezwykle pociągające. Pamiętaj jednak, aby nie przesadzać z dystansem. Powinieneś być obecny w kluczowych momentach, aby zrozumiała, że mimo obowiązków jesteś gotów być przy niej, kiedy to naprawdę się liczy. Połączenie bycia zajętym z dostępnością w ważnych chwilach tworzy równowagę, którą uzna za nieodpartą. To dodatkowo zwiększa atrakcyjność, ponieważ dostrzeże, że nie jesteś kimś, kto zawsze będzie w pełni dostępny, ale kiedy już jesteś, poświęcasz jej całą swoją uwagę. Selektywna obecność to jedno z najpotężniejszych narzędzi w uwodzeniu. Pokazujesz, że masz pełne życie i nierozpaczliwie szukasz uwagi, ale jednocześnie jesteś czuły w momentach, które się liczą. Chcesz dowiedzieć się, jak jeszcze bardziej wzmocnić to połączenie, a jednocześnie dodać element zabawy i lekkości? Kolejny krok pokaże ci, jak humor może być jednym z najpotężniejszych narzędzi do budowania głębokich i trwałych więzi emocjonalnych. Używaj humoru jako narzędzia do budowania więzi. Humor to jedna z najszybszych i najskuteczniejszych metod budowania głębokiej więzi emocjonalnej. Kiedy sprawisz, że kobieta zacznie się śmiać, od razu poczuje się przy tobie bardziej komfortowo i zrelaksowana. To tworzy przestrzeń, w której przyciąganie może rozwijać się w sposób naturalny. Sekret tkwi jednak nie w tym, by starać się być najzabawniejszym facetem w towarzystwie. Lecz w używaniu humoru w sposób inteligentny, autentyczny i co najważniejsze kontekstowy. Dobry humor polega na wyczuciu czasu i wrażliwości, a nie na ilości żartów. Jednym z najczęstszych błędów, jakie popełniają mężczyźni, jest forsowanie żartów lub próba bycia zabawnym przez cały czas. To przynosi odwrotny efekt, czyniąc interakcję płytką i męczącą. Idealnie, humor powinien być lekki z małymi zaczepkami lub komentarzami, które pasują do chwili i jej osobowości. Na przykład, gdy zrobi coś nieoczekiwanego, możesz rzucić zabawną obserwację na ten temat, nie będąc przy tym niegrzecznym ani złośliwym. Ta subtelność odróżnia humor, który przyciąga, od tego, który odpycha. Dodatkowo, tworzenie wewnętrznych żartów między wami to jedna z najlepszych metod budowania unikalnej więzi. Kiedy macie coś, co tylko wy rozumiecie, Tworzy to poczucie współuczestnictwa. Poczuje się blisko ciebie, ponieważ ten rodzaj humoru ustanawia wyjątkową więź, którą nie dzieli z nikim innym. Co najlepsze. Będzie o tobie myśleć, gdy ten wasz wewnętrzny żart pojawi się w jej myślach w innych momentach. Kolejnym ważnym elementem jest używanie humoru jako formy delikatnej prowokacji. Kiedy żartujesz z nią w łagodny sposób, nie przekraczając granicy szacunku, tworzysz zabawną i angażującą dynamikę. Poczuje się zarówno wyzwaniem, jak i przyciąganiem, ponieważ ta lekkość interakcji usuwa wszelkie napięcie związane z uwodzeniem, zamieniając wszystko w emocjonującą grę. To jak taniec, w którym humor pełni rolę rytmu, utrzymując rozmowę płynną i interesującą. Na koniec pamiętaj, że humor może być również używany do rozładowania napiętych lub niewygodnych sytuacji. Jeśli w pewnym momencie poczujesz, że rozmowa zmierza w negatywnym lub zbyt poważnym kierunku, odpowiedni żart w odpowiednim momencie może natychmiast zmienić atmosferę. Humor wprowadza lekkość, a kiedy ona czuje się przy tobie beztrosko i szczęśliwie, przyciąganie rośnie w naturalny i potężny sposób. Teraz, gdy już rozumiesz, jak silną rolę odgrywa humor w budowaniu więzi, przejdźmy do tego, jak naśladowanie jej zachowań i działań może jeszcze bardziej wzmocnić to połączenie. Odbijaj jej działania i zachowania. Odbijanie zachowań drugiej osoby to głęboko skuteczna technika psychologiczna, która tworzy poczucie bliskości i komfortu. Ludzie z natury bardziej lubią tych, którzy są do nich podobni, czy to w sposobie działania, mówienia, a nawet w drobnych wyrazach twarzy. Kiedy subtelnie naśladujesz gesty i postawy kobiety, bez jej świadomości, tworzysz atmosferę niemal natychmiastowej zgodności. Powstaje wówczas nieświadomy efekt znajomości, który sprawia, że czuję się z Tobą bardziej związana, jakbyście mieli naturalną harmonię. Ale uwaga, kluczowe słowo to subtelność. Jeśli będziesz imitował ją w sposób przesadzony lub sztuczny, może to zauważyć i poczuć się nieswojo. Najlepiej zacząć od drobnych gestów. Jeśli pochyli się do przodu podczas rozmowy, Ty również możesz to zrobić po kilku sekundach. Jeśli skrzyżuje nogi lub poprawi włosy. Możesz delikatnie dostosować swoją postawę w podobny sposób. Te subtelne gesty synchronizują wasze ruchy, co nieświadomie sprawia, że czuje się bardziej z tobą związana. Odbijanie nie ogranicza się jednak tylko domowy ciała. Ważną częścią tej techniki jest również odzwierciedlanie emocjonalnego tonu rozmowy. Jeśli jest podekscytowana, mówiąc o czymś, co ją pasjonuje, ważne jest, abyś również pokazał entuzjazm. To sygnalizuje, że jesteś zaangażowany w rozmowę. Z drugiej strony, jeśli jest bardziej zamyślona lub mówi o czymś delikatnym, obniż swój ton głosu i pokaż, że jesteś wrażliwy na tę chwilę. To sprawia, że czuje się zrozumiana, co wzmacnia atrakcyjność. Kolejnym elementem odbijania jest naśladowanie wyboru słów i tempa mówienia. Kiedy używasz podobnych słów lub wyrażeń, które ona stosuje, tworzycie wspólny język. Ta technika, gdy jest dobrze wykorzystana, sprawia, że czuję, iż jesteście na tej samej fali, co pogłębia poczucie intymności. Ważne jednak, aby wszystko działo się naturalnie. Odbijanie to sztuka subtelności, im bardziej delikatne i płynne, tym bardziej skuteczne. Ostatecznie odbijanie tworzy poczucie bliskości i komfortu dwa kluczowe elementy intensyfikujące atrakcyjność. Będzie miała wrażenie, że wy dwaj jesteście zsynchronizowani co sprawi, że poczuje się coraz bardziej z tobą związana. A jeśli zastanawiasz się, dokąd może to prowadzić, kolejny krok pokaże ci, jak być niezawodnym, ale jednocześnie zachować aurę tajemniczości, która jeszcze bardziej ją zaintryguje. Bądź tajemniczo niezawodny. Zaufanie to jeden z najważniejszych filarów każdego związku, czy to powierzchownego, czy głębokiego. Jednak w kontekście uwodzenia bycie jedynie niezawodnym może nie wystarczyć, aby utrzymać jej zainteresowanie na wysokim poziomie. Sekret tkwi w połączeniu niezawodności z lekką aurą tajemniczości. Bycie facetem, na którym może polegać, jest kluczowe, ale zachowanie pewnych aspektów swojego życia w tajemnicy stworzy ciągłe poczucie fascynacji. Przede wszystkim musisz pokazać, że jesteś osobą, na którą może liczyć. Bądź obecny, gdy jest to potrzebne, zwłaszcza w kluczowych momentach. To nie oznacza, że musisz być dostępny cały czas, ale w chwilach, które naprawdę mają znaczenie. Kiedy poczuje, że może na ciebie liczyć w ważnych sprawach, automatycznie wyróżnisz się spośród innych. Ważne jednak, abyś nie odsłaniał wszystkiego od razu. Jednym z największych błędów, jakie popełnia wielu mężczyzn, jest to, że od razu na początku otwierają przed kobietą całe swoje życie. To eliminuje tajemniczość i często osłabia zainteresowanie. Zachowując niektóre aspekty swojego życia osobistego w tajemnicy, tworzysz warstwę ciekawości, która sprawia, że chce dowiedzieć się więcej. Nie chodzi o ukrywanie ważnych informacji, ani o bycie nieuczciwym, ale o to, by nie być otwartą księgą. Na przykład, jeśli zapytacie o twoje plany na przyszłość, możesz odpowiedzieć w sposób nieco enigmatyczny. Mam kilka pomysłów, ale wolę, żeby wszystko potoczyło się naturalnie. Taka odpowiedź podtrzymuje tajemniczość, a ona będzie się zastanawiać, co jeszcze masz na myśli. Innym sposobem na utrzymanie tego balansu jest zaskakiwanie jej drobnymi, niespodziewanymi gestami. To wzmacnia twoją niezawodność, bez konieczności mówienia o tym. Wyobraź sobie, że przynosisz coś, o czym wspomniała mimochodem podczas poprzedniej rozmowy: mały prezent, pomoc czy po prostu pamiętanie o czymś, co było dla niej ważne. Takie gesty pokazują, że jesteś uważny i obecny, co buduje zaufanie w sposób subtelny, ale skuteczny. Utrzymując aurę niezawodności z nutą tajemniczości, sprawiasz, że będzie czuła się do ciebie przyciągana i jednocześnie zaintrygowana. Poczuje, że może na ciebie liczyć, ale jednocześnie będzie chciała odkrywać więcej. Im bardziej będzie zainteresowana tym, co jeszcze masz do zaoferowania, tym silniejsza stanie się więź emocjonalna. Chcesz dowiedzieć się, jak jeszcze bardziej wzmocnić tę grę psychologiczną. Następny krok pokaże ci, jak stworzyć lekkie wyzwania emocjonalne. Które sprawią, że będzie jeszcze bardziej zaangażowana w relacje z tobą. Twórz lekkie wyzwania emocjonalne. Atrakcyjność jest podsycana przez napięcie, a jedną z najlepszych metod na stworzenie takiego napięcia jest wprowadzenie lekkich wyzwań emocjonalnych do interakcji. Kiedy stajesz się zbyt przewidywalny lub zbyt łatwo dostępny, jej zainteresowanie może zacząć słabnąć. Ludzkie emocje są złożone, a nasz umysł kocha wyzwania. Kiedy coś lub ktoś jest trudny do zdobycia. Nasza podświadomość jeszcze bardziej się stara, aby to osiągnąć. I właśnie to powinieneś tu zastosować. Stwórz drobne wyzwania, które sprawią, że ona będzie nieustannie szukać Twojej uwagi i aprobaty. Po pierwsze, nigdy nie bądź całkowicie przewidywalny. Jeśli wie dokładnie, jak zareagujesz w każdej sytuacji, magia przyciągania znika. Zachowaj nutę nieczytelności. Nie chodzi o bycie chłodnym lub zdystansowanym, ale o unikaniu sytuacji, w której zawsze wiadomo, co myślisz lub czujesz. Na przykład, jeśli oczekuje, że będziesz ją stale komplementował, wstrzymaj się trochę. Od czasu do czasu pokaż podziw, ale z umiarem. Zbyt częste komplementy tracą swoją siłę. Kiedy rzadko je otrzymuje, są one o wiele bardziej znaczące. Inną potężną techniką jest tworzenie celowych przerw w rozmowie. Pozwól, aby cisza zagościła w trakcie rozmowy. To wywołuje lekkie, ale pozytywne napięcie, kiedy ona zaczyna zastanawiać się, co myślisz. Ta niepewność, połączona z chęcią wypełnienia ciszy, sprawia, że zaczyna inwestować emocjonalnie, starając się utrzymać połączenie. Brak jasnych odpowiedzi może być równie pociągający jak słowa. Tworzenie lekkich wyzwań emocjonalnych oznacza także wprowadzenie sytuacji, w których będzie musiała pracować, aby zdobyć twoją aprobatę. Nie oznacza to manipulowania jej uczuciami, ale raczej pokazywanie, że masz swoje standardy. Nie akceptuj wszystkiego od razu i kiedy coś nie spełnia twoich oczekiwań, wyraź to spokojnie i pewnie. Zrozumie, że aby być z tobą, musi dawać z siebie więcej, a to sprawia, że bardziej angażuje się w relacje. Te drobne wyzwania utrzymują relację świeżą i dynamiczną. Zacznie o tobie myśleć coraz częściej, próbując zrozumieć twoje reakcje i starając się zdobyć więcej twojej uwagi. A teraz, kiedy już wiesz, jak utrzymać emocjonalne napięcie, czas poznać najpotężniejszy krok jak umiejętnie się wycofać. Ten ostatni ruch może być najbardziej wpływowy ze wszystkich, a w kolejnym kroku dowiesz się dlaczego. Wiedz kiedy się wycofać. Timing to klucz w sztuce uwodzenia, a wiedza kiedy się wycofać może być najpotężniejszą techniką, jakiej się nauczysz. Często przedłużanie interakcji może prowadzić do przesycenia, w którym zainteresowanie zaczyna maleć. Jednak kiedy dokładnie wiesz kiedy zejść ze sceny, pozostawiasz po sobie uczucie niedosytu. Coś na kształt chcę więcej. To nie tylko intensyfikuje przyciąganie, ale sprawia również, że będzie myśleć o tobie długo po Twoim odejściu. Pierwsza zasada opanowania tej techniki to odejście w szczytowym momencie interakcji. Jeśli rozmawiacie i jest to żywa, interesująca konwersacja, lub świetnie się bawicie na randce, nie czekaj, aż nastrój zacznie słabnąć. Odejdź, gdy emocje wciąż są wysokie, gdy ona wciąż się uśmiecha lub śmieje z tego, co powiedziałeś. To pozostawia pozytywne wspomnienie związane z tobą i sprawia, że będzie miała wrażenie, iż rozmowa lub spotkanie mogło trwać dłużej. To uczucie niedosytu jest niesamowicie potężne i utrzymuje zainteresowanie na wysokim poziomie. Kolejnym kluczowym punktem jest danie jej przestrzeni, aby mogła za tobą zatęsknić. Nie bądź zawsze dostępny, szczególnie zaraz po intensywnym momencie połączenia. Nie chodzi o ignorowanie jej czy znikanie na dni, ale o pozwolenie, by poczuła twoją nieobecność. Kiedy wycofasz się w odpowiednim momencie, zacznie bardziej cenić Twoją obecność. W głębi serca będzie oczekiwać i pragnąć kolejnego spotkania lub rozmowy. Na koniec, pozostaw niedosyt. Powiedz coś, co zasugeruje, że Wasza Historia dopiero się zaczyna. Proste zdanie. Mam jeszcze tyle do opowiedzenia, ale zostawimy to na następny raz. Tworzy oczekiwanie na ciąg dalszy. Będzie czekać na następne spotkanie z większą niecierpliwością, zastanawiając się, co jeszcze masz do zaoferowania. To oczekiwanie buduje pozytywne napięcie emocjonalne, które podsyca jej pragnienie. Kiedy opanujesz sztukę wycofania się w odpowiednim momencie, zawsze pozostawiasz wrażenie, że jest jeszcze więcej do odkrycia. To właśnie to sprawi, że będzie chciała więcej twojej uwagi i towarzystwa. Dzięki tym dziesięciu technikom masz teraz narzędzia, aby prowadzić grę uwodzenia w sposób subtelny, skuteczny i, co najważniejsze, inteligentny. Stosując je, zbudujesz tak silne połączenie emocjonalne, że ona uwierzy, iż to ona cię zdobyła, podczas gdy to ty miałeś kontrolę od samego początku. Teraz pozostaje ci tylko wprowadzić te strategie w życie i zobaczyć, jak działają. Teraz, gdy znasz te zaawansowane strategie, jesteś gotów, aby odmienić swoją grę uwodzenia raz na zawsze. Wyobraź sobie moc kontrolowania sytuacji, podczas gdy ona wierzy, że to ona cię podbiła. Każdy subtelny krok. Każdy przemyślany gest stawia cię w centrum dowodzenia w niemal niezauważalny sposób. Te taktyki odmienią sposób, w jaki budujesz relacje i dadzą ci kontrolę, której zawsze pragnąłeś. Jeśli podobały ci się te wskazówki, nie zapomnij polubić tego filmu i zasubskrybować kanał, aby otrzymywać więcej podobnych treści. I oczywiście zostaw komentarz poniżej: Chcę wiedzieć, którą z tych strategii zamierzasz wypróbować jako pierwszą. Podziel się tym filmem z kimś, kto również może potrzebować tej wiedzy. Do zobaczenia w kolejnym filmie, gdzie jeszcze głębiej wejdziemy w świat uwodzenia i kontroli emocjonalnej. Do zobaczenia.